Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Wręczenie dyplomów, nagród dla studentów i podsumowanie mijającego roku akademickiego. Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie nie tylko wspominają, przede wszystkim z odwagą patrzą w przyszłość. Zakończenie roku akademickiego to czas podsumowań. W Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie zaszło wiele zmian, szczególnie w procesie kształcenia. Ten rok był bardzo interesujący, bardzo pracowity i stwarzający wiele podstaw pod patrzenie optymistyczne do przodu. Promujemy ponad 300 dokładnie chyba 20 kilka osób, z czego 150 na magisterce i ponad 220 na licencjacie. No a w ich miejsce będziemy oczekiwali, bo rekrutacja już trwa, nowych kandydatów na studia, nowych studentów, zarówno na studiach pierwszego stopnia, jak i studiach magisterskich drugiego stopnia. Od przyszłego roku akademickiego uczelnia stawia na praktykę. To jest ogromny wysiłek. My jakby testowo zaczęliśmy już w tym roku akademickim, który się kończy, wprowadzać nowe przedmioty, nowe nie tylko może jak najmniej wykładów, a jak najwięcej ćwiczeń, jak najwięcej warsztatów, jak najwięcej zajęć takich, gdzie jesteśmy w stanie przekazać im wiedzę taką, którą będą w stanie zweryfikować w przyszłej pracy. I tutaj Rada Konsultacyjna Społeczno-Gospodarcza przy rektorze wniosła bardzo wiele ciekawych, konstruktywnych propozycji, zarówno dotyczących programu, jego modulowania, zmian programowych, jak i osób, które wchodzą we współpracę z uczelnią. Wybitni praktycy dla nas są nie do przecenienia, a i tacy, którzy są z cenzusem naukowym, to już szczególnie. Zakończenie roku akademickiego było dla wielu ostatnim dniem w murach uczelni. No są to na pewno najmilsze lata w moim życiu. Spotkałem tu wielu ludzi, którzy poza tym, że są mądrzy, są ludźmi. I to chyba wystarczy. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie w ostatnich miesiącach odniosła również wiele sukcesów. Należą do nich między innymi otrzymanie tytułu Uczelni Liderów oraz wyróżnienia Primus za najwyższą liczbę punktów rankingowych. Takie nagrody zdobywają nowoczesne, innowacyjne i nastawione na rozwój szkoły wyższe. O prowadzonej przez uczelnię rekrutacji i ofercie można przeczytać na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv